W imieniu wszystkim wyrażę pytanie, jakie nastroje? Jakie nastroje? No myślę, że każdy już nas w Lechii ma świadomość, w jakiej sytuacji jesteśmy, jak ważnym jest to dla nas mecz i jak bardzo chcemy odmienić naszą sytuację w drużynie i w tabeli przede wszystkim. Możemy to tylko zrobić przez determinację, oddać całe serce jutro na boisku. I jest to idealny mecz, żeby zacząć w końcu zdobywać punkty, przełamać się i zdobyć z powrotem zaufanie naszych kibiców. Dlaczego aż trzy mecze potrzebowaliście, żeby odnieść to pierwsze zwycięstwo? Dlaczego to tak długo trwa? No nasza dyspozycja przede wszystkim, która była, którzy gdzieś tam są na topie i czują się o wiele pewniej na boisku niż my. No dominowali na boisku. No. Jest szansa na kolejny mecz, żeby to odmienić, żebyśmy dominowali, ale przede wszystkim też podjęli wargę i determinacją i sercem, tak jak powiedziałem, ale i zaangażowaniem jeden za drugiego i tak dalej, ale momentami też musimy pokazać umiejętności, które na pewno też posiadamy i nie zapomnieliśmy. No właśnie, to zaczęło pytać, bo tu mieli walka, zaangażowanie, ale tylko determinacja, zaangażowanie, to jest piłkarska jakość wszystkim. Jedno bez drugiego musi iść to w parze razem, na pewno. My będziemy też chcieli cały mecz grać na walkę, długą piłkę i nie wiem, robić wszystkim kopać się, no bo ten styl będzie raczej dla Arki pasował i nie chcemy się do niego po prostu równać. Po prostu chcemy, okej, okay, mieć tą walkę, mieć to zaangażowanie, ale przyjąć kontrolę nad piłką i rozgrywać akcje oskrzydlające, ofensywne i takie. A jesteście w stanie właśnie tą jakość piłkarską pokazać? Mi się wydaje, że tak, że kilka tygodni minęło, lekki progres jest, ale nie przekłada się do nas. Zdobycie punktowe gdzieś przede wszystkim zaczynamy słabo. Na tym dużo pracowaliśmy, bo tracimy zawsze pierwszą bramkę. To był mankament podobnie w Kielcach, gdzie dopiero po straceniu to zaczęliśmy lepiej grać, a nie możemy później wygonić się. Ale Arka straszy, bo z Legią potrafiła wygrać, to nie był przypadek. Straszy, no bo kiedyś nie wiem, jak to nie jest i przypadek. No, grają trochę lepiej oczywiście, no. Trener Ruziński dąży do tego, żeby też nie sam z auto i kiedyś krytykowałem, że bardziej przypominający rady, że długie wykopy i że to jest auto, ale teraz jak przypominają trochę różne piłkarstwo. Rośnie, że robi przywłośnie to. Miejsce też tabeli zobowiązuje do tego, żeby podchodzić do tego dola, do nich ze respektem. No oni walczą jeszcze o inną ósemkę, tak? No już ten sezon mamy przegrany. I teraz zagratuje to wygranie derby, wyjście z parzy. Ja, ale chętnie zagracie derby jeszcze raz, posłuchaj. A wracacie pamięcią do tego meczu pierwszego derbowego, wygranego 1-0 po tym blamarzu. No, też była ciężka sytuacja, właśnie, gdzie wskazywali, no. Po słabym meczu z Toroną, bo to był naprawdę blamaż i takie upokorzenie na własnym stadionie, rzadko się zdarza, że 0-5 u siebie, no drużyna super zareagowała. Było wsparcie z wszystkich stron. Zresztą teraz też czuję, mimo słabej sytuacji, dwie miejsce w tabelę, to ja czułem, jak ludzie gdzieś tam... Panie z Warzywniaka? Tak, ale pozytywnie, że dalej jesteśmy z wami, że my to przyjdziemy, będziemy was wspierać, że to jest dla nas mega ważny mecz i chcemy im to oddać. Ale takiej romanki jak gdyby nie chyba się nie spodziewacie, chyba troszkę więcej tej jakości piłkarskiej powinno będzie się chyba lepsza dyspozycja. Tak jak mówiliśmy, Murawa będzie nieźle przygotowana. Pogoda będzie w pewnym sensie żyła, żeby przyjść na stadion no i ponad 20 tysięcy naszych panów, którzy przyjmą z pomocą, a nie z krytyką. Więc wszystko, mam nadzieję, na pewno się do dobrej gry. Spodziewacie się otwartej gry, a z tego względu, że oni no, muszą wygrać, żeby mieć szansę na tą ósemkę? Nie, no raczej wątpię, żeby nas coś czuli tak. Jak jest do przodu, jeżeli tak zrobią, no to dziś się otworzą i zaryzykują o pełną pulę. No by w sumie to pasowało, byłoby więcej niż o trochę z przodu, no bardziej składnych akcji do gry. Szukaj. Jednak na wszystko trzeba być przygotowanym, no. I to może nie takie historie. Szukając pozytywów po tych ostatnich słabych tygodniach, ta druga połowa w Kielcach, to troszkę no daje taką nadzieję, że to światełko. No bo i my też potrafimy grać, a tu mamy siebie i wsparcie, więc dziś nie zapomnieliśmy grać. Mamy i reprezentantów w drużynie i młodych zawodników i doświadczonych. No, nie wiem, co wiecie, że ten sezon jest już przegrany dla nas, jak nieraz to powiedziałem, ale jeszcze jest o co walczyć, bo naprawdę sytuacja się robiła krytyczna, a wygranie nawet meczu z Arką. Nie da nam 100% żadnej pierwszy krok tutaj do utrzymania, które będzie nie wiem. Zwycięstwo zaczęło może być takim swego rodzaju rewanżem za zeszły sezon, kiedy to Arka przez to, że wygrała Puchar Polski,
sprawiła, że wy zajmując czwarte miejsce nie awansowaliście do pucharów, to tak samo teraz, wy pod koniec rundy zasadniczej możecie ściągnąć arkę do tej dolnej ósemki. No tak, jakbyś pisze z nimi drugi terytor, ale bardziej to myślimy o sobie. Zdecydowanie, mamy w tym punkcie mega ważne potrzebne. W każdym razie liczymy, że te punkty przyjdą, nie przychodzą. Jeszcze czasu nie. Bo w najciężniejszych dniach nie przewidywacie, że spadniecie na, pod kreskę. Zresztą, bo to jest w takiej sytuacji będzie, ale teraz już chyba już mam tą świadomość, każdy ma tą świadomość, że jakaś sytuacja, trzeba się z tym zdjęć, to podnieść, no albo to podniesiemy, albo będziemy, nie wiem, no stop popychanie. Ale kawałka, to jak wy zagracie w tym meczu, zdradzisz ewentualnie z drobinkę, że wyruszcie na arkę i tylko patrzycie na siebie, czy jednak też będziecie czekali na to, co oni w tym spotkaniu zrobić. Jak rozpocząć? Ja nie mogę właśnie zobaczyć tego. Ile Ile nie mogę się gwarantować. To jest bardziej pytanie pod politykę. Ludzie coś gwarantują, ja tego nie mogę. Sławku, a skoro nam po przerwie pokazałeś, ile potrafisz mieć do tej drużyny, kiedy ciebie nie ma, a kiedy jesteś na boisku. Czy potem jeszcze urazie leczonym na kadrze teraz czujesz się tak w 100%? To nie był uraz, to żaden nie było ani grypowa, ani zaziębienie po prostu, nie wiem, wirusa. Niedyspozycja, no. Ale w tej chwili w 100% tak, czujesz się, czujesz, żeby w razie co wziąć na plecy, jakby kolegom nie szło. No i to będę robił wszystko, żeby ten mecz wygrać od początku do końca. Chociaż pewnie wszyscy mają nadzieję, że ten pomysł jaki na grę to będzie coś więcej niż daje mi piłkę też co i niech on coś zrobi. To się trochę kończyło, że właśnie. Okej, okay, ja zawsze daję oparcie i pomagam ile tylko mogę, ale też liczę właśnie, że ktoś weźmie ten dzierżaw na siebie czasami. I to już widać właśnie było w poprzednich meczach, tak? Że to jest tylko tego momentu, żeby tę rolę na blisko rozłożyć. Zresztą powrót Lukasa daje jakąś tam alternatywę z drugiej strony. No bardzo. Kolejny skrzydłowy praca po ciężkiej kontuzji. Jakieś małe przetarcie miało na reprezentacji i Kezu, więc myślę, że będzie brany pod uwagę od początku. Chcę zapytać jeszcze o kibiców. Pamiętamy takie dwa obrazki przy okazji poprzednich meczów. Najpierw odwiedzili was kibice na treningu, była rozmowa, potem po meczu odwiedzili was też przy trawie za Feda, jak mi to spoczy. Teraz spotkaliście się też z kibicami? Odwiedzili was na treningu? Nie, ale jesteśmy w stałym kontakcie. Wiemy, jak sytuacja jest, czego nas oczekują. Ale bardziej wsparcie czujecie, czy bardziej troszkę takie podminowanie? I wsparcie i presja, ale to dobrze, no bo presja jest bardzo potrzebna, bo to znaczy, że komuś zależy. Bez presji jakbym grał, to bym miał tak, że wszystko by się mogło dzieć, co by chciał. A jak jest presja, to jest po prostu coś, co jest potrzebne, a wsparcie będzie widoczne, bo nawet jak na mnie szło z Legią, było to wsparcie. Było wsparcie w Kielcach, cały mecz doping i teraz będzie podobnie. Sprawa z radiem internetowym na początku wpłynęła na dobiegu? Nie, to już nie mówimy o zadać temacie. Szybko zdementowałem, szybko ucięty. W ogóle o tym już nie myślę. Twój typ na wynik derbów? Jednak. Poszło. Zada gary coś. Jeden więcej. Jeden więcej? Chciałbym, żebyśmy strzelili bramkę po stałym fragmencie gry i żeby to był obrońca i wygrali 1-0. Czyli bardziej się spodziewasz takiego, powiedzmy, niskiego wyniku niż bramek dwóch drużyn jakieś 2-2. No, dawno nie wygraliśmy przekonująco 4-0, więc skromnie. Więc ja bym się cieszył z tego, nie wiem. Właśnie, to jest step by step. Dziękuję panu. Dziękujemy. Dziękujemy.